Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wotan, a to kolejny odcinek z Cywilizacji, oczywiście szóstej. Wojna z Rosją wciąż trwa, no i jak na razie mamy cały czas tylko dwie jednostki walczące, ale Wilno też jest po naszej stronie i już powoli z tymi katapultami, rycerzami, to są rycerze, to są zbrojnymi, po prostu będzie atakowała też właśnie naszego przeciwnika. My w tym czasie, mam nadzieję, że zdobędziemy trochę więcej jednostek, ale też zdobędziemy złota po to, żeby po prostu kupić od Wilna te wszystkie jednostki, znaczy przeprowadzić pobór do wojska, dzięki czemu potem będę mógł za darmo praktycznie ulepszyć te jednostki do maksymalnej mojej technologii, a ja za chwilę będę wynajdywał już bombardy, więc wszystkie te katapulty zamienią się w bombardy i to jest mój plan na podbicie Rosji. Wykorzystać po prostu jednostki Wilna. Dobra, słuchajcie. Oczywiście dziękuję za wszystkie łapy w górę, za wszystkie wasze porady i ogólnie za to, że wam się podoba ta seria, raczej, no tak mi się wydaje przynajmniej, bo dużo osób tak właśnie pisało. Wiecie co? Jako, że potrzeba mi dużo złota, wezmę sobie tutaj, jeśli chodzi o tego apostoła, sprzedawcę odpustów. Wiem, że mógłbym jeszcze w jedno wierzenie zrobić, ale wezmę sprzedawcę odpustów, ponieważ dzięki temu mogę, jak się dobrze mi uda, to 3 miasta nawrócimy i dostanę 300 złota. Więc mamy tak, mamy... Czekajcie chwilę. O, przepraszam was bardzo, ale to bardzo. No ale jak wejdzie na kichanie, no to nie ma zmiłuj. Dobra. To miasto chyba nigdy nie było nawrócone na naszą wiarę, albo i było, właśnie nie jestem pewien, ale widać, że tutaj są dwa kolejne miasta naszej Indonezji, więc po prostu weźmy tego misjonarza, niech misjonarz idzie tam pierwszy, on tam troszeczkę zarzuci naszej wiary, a potem apostoł uderzy i mam nadzieję, że zmieni wiarę tego miasta na właśnie naszą. Tutaj myślę, że jakiś tartak, tutaj za to oliwki są zbudowane, więc co ja bym mógł tutaj zrobić? Mógłbym zrobić na przykład tutaj kopalnię, żeby zwiększyć tutaj produkcję, a to zawsze się by przydało. Dobra. I to, co chciałbym zrobić, to wyjechać tymi jednostkami jedno pole w bok, na razie wrzucić fortyfikację, za to rycerzami podjechać tutaj trochę bliżej, żeby po prostu na farmy wjechali i wtedy oni się wyleczą. Ja postaram się tutaj w jakieś miejsca, gdzie mogę zdobyć złoto z plądrowania, jak na przykład ta kawa, nie wiem czy ona, czy kakao, przepraszam, nie wiem czy ono jest wykorzystywane, ale właśnie takie miejsca bym mógł spróbować splądrować, wtedy oczywiście dostanę dużo złota. Dobra, kolejna tura i zobaczymy, co się stanie. Czy będziecie nam założyć ambasadę? To oczywiście, Japonia, ja cię tak bardzo lubię, że zapraszamy do nas zakładać ambasady, cokolwiek chcecie. Pomiędzy odcinkami też znowu ogarnąłem troszeczkę handlu. Niezbyt dużo, tam myślę, że marmur zdobyłem od chyba płoszącego stado. I to chyba tyle. Dobra, możemy awansować jednego z naszych gubernatorów. Moglibyśmy jakiegoś nowego gubernatora wybrać. Ogólnie, jeżeli chodzi o złoto, to ten jest tam bardzo, bardzo fajny. Ale tutaj jak rozwiniemy, to też jest coś wspaniałego. A to w sumie kosmiczne projekty to jeszcze daleko do tego. Dlatego też teraz... Emisariuszy, weźmy sobie Reinę, wyznaczmy ją i ona niech podejdzie do miasta, w sumie którego w tym momencie, mogę na do Jambi wysłać, tak? Nie, nie mogę, coś mi się pomieszało. Ostrzycho ma Peszt, Peszt się fajnie rozwija, więc niech do Pesztu poleci i tam po prostu zwiększa, co się tylko da. Zwiadowca cały czas tutaj sobie gdzieś biega, więc ja na razie nim poczekam. O właśnie, ej, czy zwiadowcę mogę plądrować? To jest pytanie, bo jeżeli mogę, to ja to sędzio wykorzystam. Dobra, tutaj plądujemy oczywiście, odzyskujemy zdrowie i tu misjonarzem, tak jak mówiłem, lecimy pod miasta Indonezji. Co bym mógł zrobić jeszcze tą jednostką? Tu jest wykorzystane, farmy są fajnie wykorzystane. Tutaj lecę, żeby zrobić tak samo tartak. Z tej strony w tym momencie mógłbym tartak tutaj zrobić, więc też to zróbmy. Powyłączajmy to. No i oczywiście badania, ja to od razu mówiłem, bombardę robię. A to dlatego, że po prostu dzięki bombardom będę mógł łatwiej podbić Rosję. A bombardy szybko zdobędę, jak tylko dostanę jednostki od Wilna, ale do tego brakuje mi jeszcze bardzo dużo złota. No nic, mam nadzieję, że Wilno w tym czasie po prostu przeprowadzi samo atak. A co z tego wyniknie, zobaczymy. Okej, zaatakowała nas jednostka konnicy z Rosji. I dla nas to jest nawet spoko. Dostaliśmy awans, więc weźmy po prostu awans. I byśmy mogli naszą tutaj konnicą tak samo zaatakować.
Prawda, nie zabijemy? Ale czemu by nie? Tutaj mamy amfiteatr, byśmy mogli chyba plądrować. Możemy tutaj stanąć i czy tu będziesz mógł plądrować? Czy to w ogóle jest zbudowane? Nie jestem pewien. Dobra, zaatakujmy w ten sposób. Bardzo mnie to cieszy. Okej, okay. I możemy jakiś handel zrobić. Ostrzychom, debreczyn do debreczynu, żeby trochę rozwinąć. Mit złota jest potrzebnego. Do Tokio, do Nagasaki. A czy Boże, Tokio, Nagano. Nie Nagasaka. Jambi. Jambi. W sumie zdawałoby się to. A nie, mamy drogę przecież. Dobra, weźmy na razie do Ostrzychomu. Albo do debreczynu. Niech się te miasto trochę bardziej rozwiną w tym czasie, jak my tutaj walczymy. Okej, produkcja. Ty podchodzisz już. Ty podchodzisz i teraz tak. Aha! To miasto jest już nawrócone na naszą religię. Więc nie użyjemy tutaj niestety naszego apostoła po to, żeby dostać darmowe 100 golda, więc lecimy dalej w takim razie. Mały przystanek i lecimy dalej. Ej, czy to są barbarzyńcy, czy to są już osadnicy? Boże, ej, mam jakoś... Nie mam żadnej jednostki niedaleka. A miałem wojowników, tu mam wojowników. A nie podejdę tam. Kurde, abym już chciał. Już widziałem to, jak znowu kolejne miasto zakładam za darmo praktycznie. Dobra, latarnia morska dałaby mi obszary mieszkalne. Ale z drugiej strony też bym chciał na przykład, nie wiem, zacząć... jakiś cud może? Albo po prostu zacząć budować wojsko. Czarną armię, 7 tur. A przydałoby się. Albo kuszników. Wiecie co? Zrobię na razie tą latarnię morską, bo to jest tylko 4... tury, a miejsce na obszary mieszkalne się przydadzą, bo tu mamy na maksa, więc no trzeba trochę zwiększyć. Pest, za to uniwersytet? Myślę, że tak. Mam tutaj jakiś... Petra. W sumie Petra? A nie, Petra aż tak mi dużo tutaj nie da w tym mieście. Biznesowo by też trzeba zrobić w końcu. Albo świątynną. Świątynna tutaj będzie bardzo dobra chyba. Plus 2, plus 2, plus 1, plus 2. No to tu byśmy mieli fajnie. Dobra, albo uniwersytet po prostu. Nie, zróbmy biznesową. A to dlatego, że ja potrzebuję złota. Ja po prostu potrzebuję złota, żeby kupować jednostki od Wilna. I czym szybciej to zrobię, tym lepiej. Ej, ten sobie tutaj naprawi, więc... on jest tutaj trochę niepotrzebny. Chodźmy do tego nowego miasta, bo kurde... Ej, właśnie. Wiecie co? Może tego zarządcę, gubernatora, jednak przejdziemy do tego miasta. Więc weźmy sobie ją, zmień przydział i wyślijmy właśnie do tego miasta, żeby zwiększyć jednak lojalność tego miasta, bo jak widać, no jest słabo. Dobra, kolejna tura i lecimy dalej. Zaatakowali naszych zwiadowców. Trochę szkoda, ale za to Wilno atakuje. Tutaj za to... A patrz, jak się wyleczyli. Możemy ich atakować w sumie. Czy wy możecie tutaj splądrować? Nie, wy chyba nie możecie splądrować. No to teraz w sumie to po prostu bym chciał uciec. Uciekamy! Okej. Okay. Dobra, potem z farm możemy trochę odzyskać życia. Ja mam taką nadzieję. Dobra, wy tu zbudowaliście. Więc chodźcie do tego miasta. Tu w tym mieście za dużo nie mogę zbudować. Mogę pszenicę naprawić. Znaczy naprawić, zdobyć. Dobra, a wy na tartak. I co, kolejna tura. A, jeszcze zapomniałem o misjonarzach. Podejdźcie, podejdźcie i tura. Co się stało? Wypowiada wojnę Indonezji, wojnę, dobra. Aha, czyli prawdopodobnie po prostu Piotr został suzerenem tego miasta. Nie, poszący stado został, czyli została wypowiedziana wojna prawdopodobnie Piotrowi. Tak mi się jeszcze nie wydaje, mam nadzieję. A, i właśnie, czy Japonia chciałaby dołączyć może jednak do tej wojny z powrotem? Nie będzie chciał. Nie ma takiej opcji w tym momencie. Dobra, tak jak mówiłem, to tutaj szybko. Raz, szerzenie wiary. Wy, tartak. Wy, za to. A, wycofali się z tą konnicą. Nie, umarli tu. Dobra. Ci mają trochę więcej życia. Mógłbym podejść tutaj, splądrować to, odzyskać życie. Splądrujemy w kolejnej turze dopiero. O kurde, patrzcie, tam łuczników też mają. Okej. Czyli wy też na razie nie podejdziecie tak, żeby to splądrować. Trochę szkoda, bo chciałem na tym szybko odzyskać życie. Tak to możemy tylko tutaj, tu spalenie drogi, możemy fortyfikację do uzdrowienia, ale boję się, że tutaj mi ta konica wjedzie we mnie i ona by mnie prawdopodobnie rozwaliła, więc wycofajmy na chwilę. Nawet jedną więcej i tutaj możemy ulepszyć do czarnej armii, ale
stracę całe złoto, które jest mi potrzebne na co innego. Halo, tu chciałem, żebym... O, trochę. Dobra, a wy? Czy ja mogę przez jego granicę chodzić? Chyba tak, to sprawdzimy sobie, co on tam ma. Dobra. Szybka kaplica? Dzielnica z akweduktem, młyn wodny. Młyn wodny. Będzie dobry. A to tylko 7 tur. Zróbmy to. A nie, przepraszam. Żeby... to mi zwiększa lojalność na turę plus 1, więc zróbmy pomnik, dzięki czemu będę mógł po prostu mieć bezpieczniejsze to miasto. Dłużej wytrzyma. Dobra. I na północ w takim razie. A wy? Tu bym poszedł, tylko że mi ci zwiadowcy prawdopodobnie jednostkę zabiorą. Dobra. Jak tu jest z tą wiarą w tym mieście? Mamy jednego gościa, 9 nacisków, więc jakbyśmy podeszli nim i zrobili szerzenie religii, to jeszcze nie nawrócimy. Jeden, dwa. Może na samej turze nam się uda, bo nie chcę, wiecie, jak misjonarza piw teraz użyję, to możliwe, że od razu nawrócę, a dzięki niemu jak nawrócę, dostanę 100 golda, więc no kurde, chcę trafić to w to, żeby nawrócić i dostać 100 golda. Czy się uda? Zobaczymy. Okej, okay, atakują mnie tutaj mocno, ale ja teraz się utrzymam i po prostu użyję... mogę budowniczego zabrać, kurde, ale wiecie co, ja muszę tutaj... ta jednostka musi przeżyć, dlatego też użyjemy na razie plądrowania, żeby zdobyć max życia. I teraz w sumie zabierzmy tą jednostkę. Tylko, że teraz się wystawiłem chyba. No mało... Nie jestem pewien, czy czasem też i dzielnica, i dwa miasta mogą mnie atakować tutaj, bardzo możliwe. Więc jeżeli tak będzie... No to jednak trochę chyba zrąbałem. Zobaczymy. Dobra, do Pesztu. Niech się Peszt rozwija. Tego nie ulepszę kamienia, bo jak tutaj będę kampus, tutaj dzielnicę świątynią zrobię, więc no nie opłaca mi się tego ulepszyć, jak i tak to zaraz mi zniknie. Okej, chyba jakiś pewnie komentarz z waszej strony się pojawi, bo dostałem... Tak, Węgry są domyślne w grze, czy to dodatek, właśnie widzę, że pytają się tam osoby, potem odpiszę pod nagraniem odcinka. A teraz tak, wami gdziekolwiek mogę pójść tak naprawdę, nie wiem, tutaj mogę zrobić tartak. Wy, na początku wy spróbujcie i plus 100 złota i to mnie bardzo, bardzo cieszy, ponieważ tak jak mówiłem, jestem coraz bliższy tego, żeby przeprowadzić pobór wojska, a tym bardziej jak oni zaraz tych rycerzy potracą, a pewnie potracą, bo debile atakują jak głupie, to wtedy będę mógł po prostu zamienić to wszystko na bombardy. Mam nadzieję, 3 bombardy byłyby naprawdę fajne, więc mam nadzieję, że dam radę to zrobić. Dobra, więc teraz bym mógł podejść do tego miasta prawdopodobnie i tutaj nawrócić. A przynajmniej taką nadzieję, mam taką nadzieję, że tak się stanie. Następna tura w takim razie. I co się stanie z tą jednostką? Czy ona przeżyje? Raz dostała, dwa dostała, chyba 3 dostała. I gość chce ode mnie saletrek. Saletrem będzie mi potrzebna. Ale ten gips... Słuchaj, ten gips ja bym chciał. Może tak za cytrusy? Nie, z 7 złota na turę, przepraszam cię, ale złota to ci nie dam. Mogę dać ci żelaza, bo żelaza praktycznie nie używam. A mi powinno urosnąć szybko, dobra. Mogę trochę mniej żelaza dać. 16. 17. Dziękuję za gips w takim razie. Udogodnienia zawsze na propsie. Co oni tu robią? Liczba żyjących w swoim imperium ludzi jest imponująca. Bardzo mnie to cieszy. Mamy bombardy. Możemy tworzyć bombardy. Teraz jedyne co nam potrzeba. Po pierwsze tego gościa wycofać. A po drugie co nam potrzeba, to chyba splądrować tą farmę. Plądrujemy tą farmę. Strasznie dużo jednostek tu się zaczyna robić. Mogą mnie zaatakować bardzo szybko, chyba że podejdziemy tutaj, ale wtedy nie wiem, czy plądrowanie... Ile plądrowanie zabiera tego? A, więc dobra, zaryzykujmy podjechaniem tutaj. Plądrowaniem tego, żeby mieć full HP. Ten budowniczy, chciałem, żeby tutaj podszedł. Tutaj robimy do budy szybko szlak handlowy. I kolejna technologia. Mógłbym pójść w jakieś, nie wiem, druki, bo to mi doda do religii dużo. Mógłbym też w końcu zrobić szkutnictwo, dzięki czemu bym mógł po prostu trochę pozwiedzić lądów. Ale... Ja bym poświęcił 8 tur na balistykę i miał działa polowe. To by było chyba coś naprawdę fajnego. Myślę, że to by mi dużo dało.
Więc to jest 8 tur. 8 tur bym mógł mieć... No, w 9 tur bym miał te 3. Bym miał tutaj stocznię, arsenał wenecki, mówiliśmy o tym cudzie. Dobra, nie. Idziemy w balistykę, chcę Rosję jak najszybciej podbić. Potrzeba mi naprawdę dobrej jednostki. A tu za to możemy zrobić jakiś cud? Nie. Tu zrobimy sobie jednostkę. I to będzie jednostka... Pinierzy... Bombardy. Jednostka bombardy... Przyda mi się. Dobra, wróćmy do Wilna, żeby mieć pewność, że w Wilnie będziemy mieli naszego... naszego gościa. Okej. Okay. Ej, w ogóle mam szlak handlowy, jeszcze będę mógł zrobić. Jeszcze jeden będę mógł zrobić, tylko tyle, że brakuje mi trochę... Znaczy nie chcę złota wydawać na to na razie. Tutaj chodźmy. A co natura? O! Dalej zwiedzamy. Ej, powiem wam, że nawet te miasta to ma ładnie rozwinięte. Kurde, nie wiem, z chęcią ulepszyłbym ich, ale no brakuje mi złota. Atakują. Dobra, kilka razy mnie trafili. I widzę, naprawili to chyba farmę? Gdzie mogli podejść? Rycerze prawie padają. Wami mogę dalej tutaj zwiedzać. Zobaczyć. O, kolosa budują chyba. Ja bym zrobił krok w bok. A oni tu cały czas widzę, atakują miasto. Ale to dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Trzy katapulty, dwóch rycerzy. Ile mi kosztuje? 54. Już jesteśmy blisko. Ale to jeszcze nie to. Dobra, cię w ogóle wycofuję. Zdobycze wojenne. Zawsze coś. Krok w bok. Plądrowanie. Dzięki wam, znów max HP. A tu czemu nie mogę zbudować? Tartaku? Czyżby las deszczowy dlatego? Możliwe. Dobra. Mogę zbudować tutaj kopalnię. To mi się przyda, bo tu mam przemysłową zbudowaną. Dzięki czemu dostanę więcej zawsze punktów. No i też tutaj zrobimy sobie... Kuszników może? Mógłbym jakieś cuda zacząć budować, ale czy tam warsztaty, dzielnice... Nie, ja muszę zbudować trochę więcej jednostek. Dlatego też zróbmy sobie... Kuszników jednych. I zmienimy ich potem na działa polowe. Bo chyba kuszników się na działa polowe zmienia. Walka dystansowa... No mi się tak wydaje. Dobra, zróbmy kuszników. I kolejna tura. Apostoł, ty masz podejść tu jak najszybciej. I misjonarz też niech tam idzie. Dobra, tura. No i przeżyłem. Przeżyła ta jednostka, nie wiem jak, ale przeżyła. A tu już prawie rozwalili mury. Rozpocznij głosowanie. Płoszący sad ucierpiał w wyniku katastrofy. Dobra, pomożemy mu może. Zgłoś. Super. Okej. Okay. Kontynuuj. Powrót do gry. I teraz jesteśmy we dwójkę tutaj. Wrogość. Jak wyślemy mu złota trochę, to dostaniemy co? Punkt zwycięstwa dyplomatycznego. Albo względy dyplomatyczne. I tak dalej. Dobra. Co jakiś tu został zbudowany? Petre. Dobra. Mogę ulepszyć, ale nie jest... Wiecie, w tym miejscu... Strasznie z każdej strony dostaję. Pytanie, czy jak się ruszę tutaj, to będzie to wystarczająco, żebym mógł jeszcze splądrować. Jak nie, to wezmę awans i może też przeżyję. Nie mogę plądrować, weźmy awans. I mam nadzieję, że ta jednostka tutaj jednak przeżyje, bo ona już ma dobre kilka leveli. Dobra, i idźmy pod... Aha! Nie mamy otwartych granic. No to dobra. Fortyfikacja i tyle. I czekajcie tam w takim razie. Dobra, wy tu mieliście iść. Wychodźcie tutaj pod te lasy. I następna tura. Przeżyjcie. Przeżyli chyba. I Wilno. Wilno atakuje raz, dwa. Okej, okay, rozpocznij głosowanie. Koszt produkcji zakupów wojskowych... wojskowych za pomoc jest zwiększony, zmniejszony. Za produkcję. A tutaj do kulturowego.
I tyle, tyle. Dobra, to tutaj bym chciał zwiększyć. Dobra. I wyszło, że w produkcja, czyli koszt produkcji lub zakupu jednostek za pomocą wybranego. Chociaż teraz to zwiększyłem trochę jemu, ale mniejsza to. Okej, okay. I mam nadzieję, że koniecznie mnie zaatakuje. Ja w tym momencie znów się leczę z farmy. Weź na... słuchaj, kurde, Piotrze, naprawiaj te farmy, naprawiaj, bo to jest naprawdę świetne, że ty to robisz cały czas. Mógłbym zaatakować, ale po co? W sumie ciekawe, a oni pewnie teraz nie przeżyją, ale mają jeszcze dwie katapulty. I tu jeszcze, czy ja już mogę... Okej, okay, mogę przeprowadzić pobór wojska. I też to zróbmy. Okej, okay, mają dostępne awanse, tylko tyle, że muszę się wycofać, ale teraz nie mogę niestety. Okej, okay, ale patrz, no to nic, na samej turze dopiero będę mógł to zrobić. Więc za chwilę robimy wielką ofensywę. Będziemy powoli ich rozwalać. Wiecie co, ja zrobię fortyfikację tutaj. Czemu nie mogę tartaku robić tu? A, nie ten las. A, czyli ty tutaj nie podejdziesz. Te banany jakbyś złapał, kurde, to było dobrze. Tu jest naprawione wszystko. Dobra, to uśpimy go na razie tutaj. A, ty się dopiero ruszyłeś? Dobra, dawaj. Dawaj tu. Remis by był. A szelmy mu. Peszt. Peszt zbuduje za to. Targowisko. Więcej złota, więcej złota. A tutaj kaplica. I kolejna tura, która myślę, że już będzie ostatnia dzisiaj. Okej, atakują. Niestety tutaj jednostkę katapult straciłem, więc będę miał tylko dwie bombardy. I mamy też uniwersytet. Sankor. I to mnie bardzo cieszy, bo to jest fajny cud. Naprawdę fajny cud. Fajnie wygląda nawet. I to ognisko w środku, piękne po prostu. Tak trochę wyglądało jak budowle, które budowałem w Conan Exiles, jak grałem na streamach. Naprawdę fajna gierka. Dobra, czyli w sumie teraz bym mógł wydać trochę hajsu na to, że na przykład tą jednostkę ulepszyć do czarnej armii. I mamy plus 4 punkty epoki. No nieźle. No nieźle, nieźle. I tą jednostką, tu możemy tylko planować drogę, jakbyśmy zrobili krok w bok, ale to wtedy... Nie, to mi się nie opłaca aż tak bardzo. W sumie to patrzcie, jakbym tutaj zdobył to miasto, to wtedy bym mógł tutaj ulepszyć te jednostki. Ale ryzykuję to, że jednak te jednostki dostaną w pierdziel i tutaj umrą, ale... O. Chyba zaryzykuję. Plądrowanie drogi. A tutaj? Czemu nie mogę ich ulepszyć? Bo nie mam do kogo. Prawdopodobnie. Bo oni by tu mogli przejść w pikinierów, tylko że pikinierów nie mam rozwiniętych. I tak mi się wydaje. Trochę szkoda. Ale nic, i tak tam chodźcie. Aj, nie nawróciłem od razu. Dobra, nic, spróbujemy tym nawrócić. Miałem nadzieję, że dostaniesz jeszcze to złoto. Awami. Patrzcie, rycerz. O, kurde, rycerzy tu zrobił. O. No nic, w następnej turze spróbujemy coś, znaczy w następnym odcinku spróbujemy coś zrobić tutaj. Kurde, zastanawiam się, czy to nie był błąd, że się nie wycofałem tymi jednostkami. Zobaczymy. No nic, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was oczywiście jutro na godzinę 18 na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie i na razie, pa!